Witam Państwa bardzo serdecznie, Piotr Barełkowski, TV Publicystyka, a dziś moim gościem, jakbyże inaczej, w tej sytuacji geopolitycznej jest pan doktor Leszek Sykulski. Witam panie doktorze. Dzień dobry, kłaniam się. Panie doktorze, doszły nas bardzo niepokojące, no chiobowe można powiedzieć wieści, a to takie, że Stany Zjednoczone wyraziły zgodę, żeby Ukraina mogła razić pociskami dalekiego zasięgu terytorium, no także terytorium Rosji. Co to dla nas oznacza? Jak pan skomentuje tą decyzję administracji Joe Bidena? Mamy tutaj dwie kwestie. Po pierwsze, w ubiegłej nocy byliśmy świadkami w mediach głównego nurtu tego zmasowanego uderzenia rakietowego na Ukrainę, które wykonali Rosjanie. Mówi się tutaj o około 120 rakietach, które zostały właśnie wystrzelone z terytorium Rosji na Ukrainę, raziły infrastrukturę krytyczną i tak dalej. I warto sobie zadać pytanie, ponieważ media podnoszą kwestię, że takiego dużego uderzenia zmasowanego rakietowego nie było od września 2022 roku. Warto sobie zadać fundamentalne pytanie, jak to się dzieje, że od początku tej wojny, wojna wybuchła w 2014 roku, bardziej intensywna jest od 2022, jak to się dzieje, że Rosja ani razu nie zaatakowała węzłów logistycznych po stronie ukraińskiej, którymi Ukraina odbiera tysiące, dziesiątki, setki tysięcy ton sprzętu wojskowego, który idzie przez Polskę z Europy Zachodniej i ze Stanów Zjednoczonych. No bo przecież sama Polska, zdaniem Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, to są oficjalne dane ze strony prezydent.pl, przekazała na Ukrainę ponad 100 milionów sztuk amunicji różnego rodzaju. Ponad 350 czołgów, ponad 250 BWP, ponad 100 kołowych transporterów opancerzonych. No to są tysiące wagonów kolejowych, które muszą przejechać przez granicę polsko-ukraińską. To są drogi, którymi sprzęt jest transportowany. To są lotniska, którymi ten sprzęt jest odbierany. Rosja wystrzeliła tysiące rakiet na Ukrainę. To są ogromne liczby. Ani jeden węzeł kolejowy, którym Ukraina odbiera pomoc z Polski po stronie ukraińskiej, nie został zbombardowany. Mówienie o tym, że to jest wojna pełnoskalowa i że Rosja chce zająć całą Ukrainę, to co widzieliśmy w mediach głównego nurtu od 2022 roku, no jest absurdem. Ta narracja po prostu już się nie skleja. To jest jedno wielkie kłamstwo o tej wojnie pełnoskalowej. Oczywiście ta Feruje wojna jest bardzo... pan, panie doktorze, że Rosja trzyma się pewnych zasad i że dziś Amerykanie te zasady przekroczyli. Tak, chciałem to właśnie dokładnie do tego zmierzam. To znaczy... Rosja oczywiście ma swoją terminologię, ja tego w żaden sposób nie mam zamiaru powielać, bo to Rosjanie nazywają to specjalną operacją wojskową, czy to jest wojna hybrydowa, czy to jest specjalna operacja, to jest już kwestia, powiedziałbym, drugorzędna, jeżeli chodzi o semantykę. Niemniej jednak chciałem tylko zwrócić uwagę na to, że Rosja prowadzi od 2014 roku, także od 2022, wojnę ograniczoną. To nie jest wojna, która przypominałaby to, co robi Izrael w Strefie Gazy. No, nie da, tak się nie da tego przedstawić. No nawet najbardziej zręczni propagandyści tego nie są w stanie tak przedstawić. To jest wojna ograniczona. Natomiast udzielenie zgody na użycie systemów ATACMS, czyli tych systemów, które są w stanie razić na odległość 300 km, jest przekroczeniem pewnej cienkiej czerwonej linii. To znaczy Władimir Putin może rozszerzyć kategorię tych działań wojennych, które Rosja prowadzi, z tego, co Rosjanie nazywają operacją wojskową czy specjalną operacją wojskową, na wojnę pełnoskalową. Dopiero teraz, mając taki pretekst. I oczywiście wszystkie opcje są na stole. Jeżeli dojdzie do ataku na newralgiczne instalacje rosyjskie, czy to wojskowe, czy związane z kierowaniem państwem rosyjskim w Moskwie, w Sankt Petersburgu, czy w innych ważnych miejscach Rosji, no wówczas może dojść do odwetu. Może dojść do odwetu łącznie z użyciem broni nuklearnej. Tak mówią wszystkie doktryny istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Jest też jeszcze jedno niebezpieczeństwo bardzo ważne, bo w Polsce
właściwie do całkiem niedawna w ogóle nie można było pewnych rzeczy powiedzieć. Nie można było powiedzieć na przykład tego, że ta wojna kiedyś się skończy i wcale nie będzie to wygrana Ukrainy, to będzie przegrana Ukrainy. Ukraina będzie państwem zdewastowanym, z okrojoną bardzo mocno ludnością, bardzo mocno zradykalizowaną, z szowinizmem ukraińskim opartym na bardzo silnym takim, powiedziałbym, poczuciu niesprawiedliwości ze strony Polski, nie Rosji, a Polski. To, co ostatnio Wołodymyr Zełenski na Zakarpaciu powiedział, że ma pretensje do Polski, że Polska nie pomaga tak, jak mogłaby. I nie muszę chyba mówić tego, że zradykalizowana, oparta na banderyzmie, na kulcie OUN, UPA, Szuchewicza, Bandery, społeczność ukraińska, czy te elity jego polityczne mogą chcieć wziąć rewanż. Na Rosję będą zbyt słabi, natomiast mając w Polsce kilku milionów swoich obywateli, no tu jest niestety groźba w przyszłości sojuszu kadłubowego państwa ukraińskiego z Rosją. I teraz warto się, ostatnie zdanie, warto się zastanowić, co się stanie z tą bronią, którą Polska a Stany Zjednoczone dzisiaj przekazują Ukrainie. Bo pamiętajmy, że te 300 kilometrów w głąb, którymi można razić przeciwnika systemem ETAKEMS, no to nie jest tylko w stronę Rosji. Musimy myśleć perspektywicznie. Kontrwywiad czeski, czyli BIS, w ubiegłym tygodniu wyraźnie powiedział, że istnieje ogromne zagrożenie, że po zakończeniu wojny albo zamrożeniu konfliktu na Ukrainie setki tysięcy zdemobilizowanych ukraińskich mężczyzn będą chcieli wrócić do swoich żon, partnerek, do swoich dzieci, które wyjechały na Zachód. Ludzie bardzo często z syndromem stresu pourazowego, z ciężkimi przeżyciami, którzy w walizkach i w torbach mogą mieć bardzo różne rzeczy, a są bardzo dobrze przeszkoleni. Ja się z panem zgadzam. No do niedawna takie rzeczy były uznawane za horrendum w przestrzeni publicznej, o których pan mówi, no ale dziś wielu komentatorów zmieniło zdanie i mówi pana głosem, panie Leszku, ale ja o coś innego jeszcze chcę dopytać, no bo jednak jest taki argument. Co mają zrobić Ukraińcy, jeśli przegrywają? No, naturalną koleją rzeczy na wojnie jest sięgnięcie po mocniejsze środki. Rozumiem zagrożenie nuklearne, o którym pan mówi, no ale może po prostu Ukraina nie ma innego wyjścia i ta zgoda Bidena na użycie pocisków dalekiego zasięgu była w obrazie tej wojny niezbędną. No to powiem tak, to może będzie niecodzienne, co powiem, bo niezwykłem się powoływać na wicemarszałka Sejmu, ale zrobię to. Konkretnie na wicemarszałka Krzysztofa Bosaka z Ruchu Narodowego, który w ubiegłym tygodniu udzielił wywiadu Bogdanowi Rymanowskiemu i powiedział rzecz szokującą nawet dla mainstreamu. To jest cytat z marszałka Bosaka: Amerykanie spreparowali tę wojnę. Koniec cytatu. Bogdan Rymanowski był dokładnie tak samo zaskoczony jak pan w tym momencie. I ja, jak słuchałem tego, ponieważ rozmawiałem jeszcze przed nową odsłoną wojny na Ukrainie z Krzysztofem Bosakiem i wiem, że jest zdeklarowanym atlantystą. Natomiast i był w pierwszym szeregu tych, którzy chcieli, żeby udzielać bezwarunkowej pomocy Ukrainie, czy w ogóle pomocy Ukrainie. Ja od samego początku mówiłem, to nie nasza wojna, to się źle dla Polski skończy i dla Polaków, i dla naszych kieszeni, i dla naszego bezpieczeństwa. I powiem tak, ja wiem, że wiem, po kim marszałek Bosak to powtórzył. Prawdopodobnie powtórzył to po Jeffreyu Zaksie, po amerykańskim multimilionerze żydowskiego pochodzenia, który no, wie, co w trawie piszczy i którego właśnie fragment zacytował Elon Musk na Twitterze, czy na obecnym X-ie. Wiemy, jak wyglądała, już teraz wiemy, jesteśmy mądrzejsi, jak wyglądała geneza tej wojny. I wiemy dokładnie od 25 lutego bieżącego 2024 roku, po artykule New York Timesa, że wywiad brytyjski i amerykański po 2014 roku zbudował 12 wielkich baz wywiadowczych na terenie Ukrainy wymierzonych przeciwko Rosji. No i per analogicznie, zobaczmy, co by było, gdyby to wywiad rosyjski i chiński zbudował 12 wielkich baz wywiadowczych w Meksyku czy w Kanadzie, albo wybudował bazę rakietową na Kubie. Pamięcią historyczną pamiętamy 62. kryzys kubański, no ale wiemy, że doprowadziłoby to do potężnej eskalacji. Więc to nie jest tak, że to jest sytuacja czarno-biała i że Rosja, tylko i wyłącznie Rosja jest tutaj zła, jest szwarc charakterem, a wszyscy są inni dobrzy i gołąbkami pokoju. No tak to, tak ta rzeczywistość nie wygląda. Czy Ukraińcy mają jakieś inne wyjście? Oczywiście, że od samego początku mieli inne wyjście.
Przypomnę tylko, że wiosną, jeszcze w marcu, kwietniu, maju 2022 roku na stole był plan pokojowy. Były negocjacje w Stambule, były cały czas negocjacje pokojowe. Można było podpisać porozumienie rozejmowe, można było wrócić do rozmów w formacie Mińsk 1, Mińsk 2. Natomiast wiemy, że z misją na Ukrainę, bardzo ważną, specjalną misją, udał się Boris Johnson, ówczesny premier Wielkiej Brytanii. Wiemy to dzisiaj ze słów samych deputowanych do Rady Najwyższej, do Wierchownej Rady Ukrainy. To sami politycy partii rządzącej Ukrainą przyznają, że plan pokojowy był na stole wiosną 22 Panów słowo, no bo rzeczywiście, no tak, ta narracja wczoraj w coraz większym stopniu, ja już to mówiłem, przebija się. Dziś pana słowa już tak nie szokują. Jest coraz więcej faktów na potwierdzenie tych pana tez. No dobrze, ale wróćmy jeszcze raz do tego momentu, w którym jesteśmy. Do tej sytuacji. Czy rzeczywiście Ukraina ma jakąś alternatywę tu i teraz? Bo Ukraina, widzimy, przegrywa na wszystkich częściach tego, we wszystkich częściach tego frontu. Wojska ukraińskie cofają się kilka kilometrów nawet dziennie. Tak wygląda ten proces. No dobrze, no ale może to jest niezbędny element do ułożenia się wielkich mocarstw, do ułożenia się właśnie Ameryki i Rosji z Chinami włącznie, poprzez to, że Ameryka, no wiadomo, i animowana przez nią Ukraina, sięgają po tą dodatkową broń. Może to jest niezbędny argument, żeby na lepszych warunkach dla Ukrainy, na lepszych warunkach dla Zachodu, zawrzeć z Rosją pokój. To, że przed negocjacjami pokojowymi zdarza się eskalacja, jest oczywiście taką, powiedziałbym, nieodłącznym elementem historii. To znamy takie przykłady z historii, wiemy, że tak wielokrotnie było, natomiast uważam, że to jest bardzo zły wybór dla Ukraińców. Po pierwsze, te systemy, o których mówimy, TACAMS, tego Amerykanie mają stosunkowo niedużo. To nie jest tak, że Ukraina otrzyma tyle tego sprzętu, tyle wyrzutni, czy tyle tych głowic bojowych o różnym zasięgu, do chociażby wyrzutni HIMARS, że może to zmienić całkowicie warunki gry. Wiemy, że kontrofensywa ukraińska bardzo długo przygotowywana i przy ogromnym wsparciu Zachodu latem 2023 roku poniosła absolutną klęskę. I tutaj żadnych kilkadziesiąt czy 100 rakiet nie zmieni tej sytuacji. Odwet będzie miażdżący, ponieważ Rosja posiada ogromną przewagę, jeśli chodzi o siły artylerii, wojsk rakietowych i ogrom, jeśli chodzi o przewagę w powietrzu. To jest stosunek sił od 1 do 8, czy 1 nawet do 10 na korzyść Rosji. Rosja niszczy Ukrainę nie tyle siłami lądowymi, co warto się też powołać na generała Komornickiego, generała w stanie spoczynku, który jako jeden z nielicznych publicznie komentujących ten konflikt generałów od samego początku wykazywał się daleko posuniętym realizmem i rzeczywiście prognozy pana generała, jego oceny się sprawdzały i sprawdzają. I tutaj generał Komornicki wyraźnie zwrócił uwagę na to, generał Leon Komornicki, że piechota, że wojska lądowe rosyjskie stanowią pewną, można powiedzieć, pewien element pomocniczy. Natomiast główna warstwa uderzeniowa to jest artyleria, wojska rakietowe, uderzenia powietrzne, w tym bezzałogowe, w tym amunicja krążąca. Rosja przestawiła swoją gospodarkę po części na tory wojenne. Wzrost za ten rok, wzrost PKB szacuje się za ten rok mniej więcej na 3-3,5% PKB. Zatem te 18 pakietów sankcji nie dały kompletnie nic, poza tym, że gospodarka europejska ma potężną zadyszkę. Wystarczy spojrzeć na przemysł niemiecki, na problemy Volkswagena, całej branży motoryzacyjnej i tak dalej. Stąd te pomysły, chociażby umowy z Mercosurem i importu płodów rolnych po to, żeby ratować niemiecki przemysł, który w zamian za to będzie mógł eksportować swoje produkty do Ameryki Południowej. No ale to też widać na polu walki. Ukraina po prostu nie ma ludzi. Tu się nic nie zmieni. Może się oczywiście zmienić tak, że Rosja pójdzie dalej w kierunku Jedysanu, w kierunku historycznej krainy Jedysan przez Chersoń, zajmie Odessę, odetnie Ukrainę od drugiego morza, no bo od jednego morza azowskiego Ukraina jest już odcięta. No i cóż, Ukraina bez Donbasu, Ukraina bez dostępu do żadnego akwenu jest państwem upadłym.
I to będzie kraj, który się będzie radykalizował. Co więcej, tego ewentualnego rozejmu, zamrożenia konfliktu, nawet o którym się mówi wstępnie po 20 stycznia przyszłego roku, po zaprzysiężeniu Trumpa na prezydenta, mają pilnować przecież nie żołnierze amerykańscy, tylko polscy rzekomo, tak? Ja tylko jeszcze dopytam, no bo to także oznacza zagrożenie poprzez Naddniestrze dla Mołdowy, prawda? Że tutaj jeszcze dodatkowym kąskiem, który może być apetycznym dla Rosji, jest Mołdowa. Tak, tak. No ewidentnie wiemy, że przecież to jest system naczyń połączonych. Wiemy, że te przyczółki, ten przyczółek rosyjski w postaci Republiki Naddniestrzańskiej, czyli państwa nieuznawanego na arenie międzynarodowej, ale państwa, które ma swoją władzę centralną, ma terytorium, ludność, ma swoją... ma bazy rosyjskie, ma swoją walutę i tak dalej, i tak dalej. Jest to przyczółek rosyjski, biorąc pod uwagę potencjalną groźbę zdobycia Odessy, no to widzimy, że ta sytuacja będzie dla samych Ukraińców już tragiczna. Ja przypomnę tylko, że Donald Trump w swojej kampanii wyborczej powiedział takie słynne słowa, że to jest cytat z Trumpa, że Ukrainy już nie ma. Ja rozumiem, że to była pewna figura retoryczna na potrzeby polityczne, ale Trump się odniósł do tego, że skala zniszczeń, ale nie tylko takich materialnych, duchowych, demograficznych, wyjazd naprawdę mnóstwa Ukraińców, no bo szacuje się, że obecnie ludność Ukrainy wynosi około 29 milionów. Są jeszcze bardziej tragiczne dla Ukrainy statystyki, no ale weźmy te najbardziej optymistyczne. No to porównajmy, co było w 91-92, kiedy rodziła się niepodległość ukraińska. No wtedy to było powyżej 51 milionów. Wtedy było powyżej 51 milionów, teraz jest 29. I to są optymistyczne dane. Gdyby doszło do zmasowanego uderzenia odwetowego Rosji na Ukrainę po użyciu tych systemów amerykańskich dalekiego zasięgu, no to należałoby się liczyć z kolejną potężną falą migracji Ukraińców. No wiadomo, że najwięcej by tych obywateli Ukrainy przybyło znowu do Polski. To kolejne obciążenie dla polskiego systemu finansowego, polskiego systemu ochrony zdrowia, dla całej, powiedzmy, obszaru socjalnego. No pytanie, jakie skutki? A już tak w ogóle opcja, że Polska miałaby wysyłać kontyngenty wojskowe, które miałyby chronić granicy ukraińsko-rosyjskie, to jest w ogóle z piekła rodem tak naprawdę, bo to groziłoby wejściem w konflikt z Rosją, jeżeli nie bezpośredni konflikt, taki, no, nie chcę powiedzieć pełnoskalowy, bo to jest słowo bardzo mocno nadużywane w Polsce, ale konflikt kinetyczny to jakaś forma konfliktu hybrydowego. Mogłoby tutaj dojść do oskarżania polskich żołnierzy o różne niecne rzeczy na Ukrainie i do pogłębiania konfliktu polsko-ukraińskiego. No i nie muszę mówić, że państwo kadłubowe, państwo upadłe ukraińskie, będące na kroplówce Zachodu, mające potężną, wielomilionową diasporę w Polsce, radykalizujące się, które mogłoby być też podsycane z zewnątrz, no to nie jest dobra perspektywa. W dodatku państwo dysponujące armią przeszkoloną bojowo i nowoczesnym sprzętem, no a wiemy doskonale, czym jest dla Polaków groźba na przykład sojuszu ukraińsko-niemieckiego. No wie pan, tu pan mówi państwo upadłe. Oczywiście można tak nazwać dziś Ukrainę, ale jednocześnie to państwo upadłe notuje wzrosty PKB, jednocześnie to państwo upadłe zagraża polskiej gospodarce, zażynając branżę rolniczą i na przykład transportową w naszym kraju. Więc to takie trochę może nie ostre sformułowanie w przypadku Ukrainy, no groźne gospodarczo dla nas. I na koniec no, muszę panu zadać kluczowe pytanie. Jak pana zdaniem to się zakończy? Co może ugrać realnie Trump w obecnej sytuacji? Jak może się zakończyć ta wojna? Jaką relacją między Ukrainą, Rosją, między Ukrainą a światem zachodnim? Czy może pan mi na takie trudne, bardzo rozumiem, pytanie odpowiedzieć? Trump się nie wziął znikąd. To nie jest człowiek wyciągnięty z kapelusza. To jest człowiek, który jest w życiu publicznym Stanów Zjednoczonych od kilkudziesięciu lat. Prezydentem już był od czasu swojego zaprzysiężenia w styczniu 2017 roku do stycznia 2021. Był 45. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Wiemy, jakie były priorytety jego prezydentury wtedy. Tym priorytetem było wspieranie Izraela. Co do tego nie ma dzisiaj żadnych wątpliwości. To
Trump był akuszerem i patronem porozumień abrahamowych, które zawierał Izrael, to Trump przeniósł ambasadę USA z Tel Awiwu do Jerozolimy, to Trump jednostronnie uznał zwierzchność Izraela nad wzgórzami Golan, to wreszcie Trump wypowiedział porozumienie nuklearne z Iranem. No i pamiętamy, że Trump był niezwykle mocno antychiński. Dzisiaj Trump został wyniesiony do władzy przez lobby nie tylko zbrojeniowe, ale lobby bardzo mocno antychińskie, które chce twardego kursu względem Chin. W związku z tym to powiedzenie America First, czy MAGA właśnie, Make America Great Again, odnosi się do tego, do tej głównej konfrontacji i do tego głównego przeciwnika, jaką dla Stanów Zjednoczonych są Chiny. Niewątpliwie priorytetem prezydencji Trumpa jest konflikt na Indo-Pacyfiku i konflikt na Bliskim Wschodzie. Benjamin Netanyahu ma wolną rękę, jeśli chodzi o Bliski Wschód po dojściu Trumpa do władzy. Pamiętamy zresztą, że to za Trumpa została przyjęta ustawa 447. To za Trumpa Mike Pompeo w lutym 2019 roku strofował polityków w Warszawie, że mają wypłacać odszkodowania za tak zwane odszkodowanie, za tak zwane mienie bezspadkowe. To po prostu skok na kasę. I moim zdaniem tutaj nas nic dobrego nie czeka. Obym się mylił. Natomiast Trump oczywiście jest w pewien sposób, w cudzysłowie, politykiem nieprzewidywalnym. To jest człowiek, który jest w stanie postawić pewne warunki Putinowi, ale pamiętajmy, że Stany Zjednoczone nie wyślą swoich ciężkich dywizji na Ukrainę. Tego Trump nie zrobi, co do tego nie mam żadnych wątpliwości. A to co zrobi, to pokazał mniej więcej Wall Street Journal 6 listopada. Będzie chciał zamrozić konflikt na Ukrainie, jak najszybciej to jest możliwe. I niestety, jak to w historii bywa, wielkie mocarstwa będą się dogadywać ponad głowami małych i średnich państw. Czy to oznacza Ukrainę neutralną poza NATO i prawdopodobnie poza Unią Europejską? No zdecydowanie tak. Nikt w dzisiejszej sytuacji geostrategicznej nie odważy się włączyć Ukrainy do NATO, bo oznaczałoby to wejście w bezpośredni konflikt militarny z Rosją, a ani Europa, ani Stany Zjednoczone nie są dzisiaj w stanie wysłać swoich wielkich kontyngentów wojskowych na Ukrainę. Ponadto ich przemysł zbrojeniowy, zwłaszcza europejski, jest kompletnie w rozsypce i to widać. Zresztą widać to po warunkach Polski, gdzie Polska produkuje rocznie mniej więcej 30-40 tysięcy sztuk amunicji kalibru 155 mm, a Rosja jest w stanie produkować tego milion sztuk. Więc to pokazuje jakby ten dysonans. Państwa europejskie nie mają już takich zapasów, aby móc dzisiaj wejść do jakiegoś większego konfliktu. Ponadto to są kraje demokratyczne i bardzo szybko tak naprawdę takie wejście do wojny z Rosją odbiłoby się na sytuacji politycznej, wewnątrzpolitycznej tych państw. Nie ma woli wojny dzisiaj w Europie. Uważa pan, że granica, na której obecnie stoi front i wojska rosyjskie, to będzie przyszła granica po owym rozejmie? Nie. Nie, uważam, że celem minimum dla Władimira Putina jest osiągnięcie konstytucyjnych, tak zwanych konstytucyjnych granic donieckiej, tak zwanych Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej. Tego jeszcze Federacja Rosyjska nie osiągnęła. Natomiast z punktu widzenia takiego czysto strategicznego, patrząc na drogę, którą idzie Władimir Putin, a jest to moim zdaniem geostrategiczna droga carycy Katarzyny II, no domknięciem tego planu byłoby zdobycie Odessy i odcięcie Ukrainy od Morza Czarnego. Zdaniem będzie próbował Zachód, Ameryka, no i Ukraina wewnętrznie, ratować tezę o tym, że Ukraina nie przegrała tej wojny z Kretesem. Jakie tu mogą paść argumenty? Tak, PR-owo będą chcieli to rozegrać, aby doprowadzić do szybkiego rozejmu. Natomiast no, trudno mówić o sukcesie Ukrainy, z której wyemigrowało kilkanaście milionów ludzi, która straciła już ponad 150 tysięcy kilometrów kwadratowych terytorium. Ludzie widzą, że ta narracja się rozsypała w drobny mak. Po prostu się rozsypała. To oznacza kolosalne zmiany na Ukrainie. To oznacza też kolosalne zmiany w tej części Europy. To oznacza potężne problemy wewnętrzne państwa polskiego, potężne problemy z bezpieczeństwem wewnętrznym. Ja podkreślam od samego początku, nie da się kontrolować kilkumilionowej
diaspory, która się pojawia nagle w danym państwie. Nie ma możliwości kontroli kontrwywiadowczej takiej. Mamy do czynienia z plasowaniem od ponad dwóch lat w Polsce potężnych siatek wywiadowczych, różnych wywiadów, żeby była pełna jasność. Przecież to nie są tylko siatki wywiadowcze wywiadu ukraińskiego, rosyjskiego, białoruskiego, ale także innych wywiadów, które wykorzystują diasporę ukraińską do tego. No niestety, tak wyglądają realia, tak wygląda tworzenie struktur wywiadu nielegalnego. Jest cała masa na ten temat różnych ciekawych opracowań. Ja wiem, że w Polsce wszyscy się czasami emocjonują tym, że coś nie wyszło, że jest jakaś opozycja, na przykład, że Rosjanie protestują gdzieś tam na zachodzie Europy, w Berlinie albo w Paryżu, albo gdzieś, no ale wystarczy szybko rozwiać te mity i odwołać się chociażby do operacji Trust, prowadzonej przez sowieckie służby specjalne w latach 20. XX wieku, a zatem 100 lat temu, kiedy stworzono taką operację dezinformacyjną wielowarstwową, że oszukano potężne wywiady, czy brytyjski, czy polski, francuski i tak dalej, tworząc fikcję opozycji wobec bolszewików. No i dzisiaj niestety ja absolutnie nie wierzę w ani jedno słowo, że istnieje jakakolwiek zorganizowana antyputinowska opozycja. Uważam, że to jest wszystko kontrolowane przez służby specjalne, także Rosji, na pewno zinfiltrowane. Wystarczy spojrzeć na otoczenie Borysa Niemcowa, na żonę Borysa Niemcowa, na to, kto w jej otoczeniu był. Na przykład Pablo González, Paweł Rupcow, zwolniony z polskiego aresztu, który okazał się być kadrowym oficerem rosyjskich służb specjalnych, który się kręcił właśnie w to, właśnie bardzo mocno kręcił się. No, prowadził działalność operacyjną w otoczeniu opozycji rosyjskiej. Więc warto to mieć po prostu na uwadze. Tu się mówi, że wdowa po panu Nawalnym gra pierwsze skrzypce w tych różnych inicjatywach opozycyjnych, rosyjskich. Ja chciałem szerzej z panem o tym rozmawiać i na taką rozmowę się umawialiśmy przecież o tych protestach Rosjan, ale jak zobaczyłem, wie pan, zdjęcia, jak przyjrzałem się tym protestom, który także miał miejsce w Warszawie, pomyślałem sobie, no nie ma o czym gadać. To rzeczywiście nie wyglądało nawet jeżeli to była operacja zaplanowana przez, powiedzmy, służby ukraińskie czy amerykańskie, wyglądało to tak słabo, że chyba to można pominąć. Absolutnie, nie. Te środowiska są tak głęboko zinfiltrowane przez rosyjskie służby specjalne, przez zachodnie służby specjalne. To jest pewien element gry, to jest pewien element tego, co w wojsku nazywa się, zwłaszcza na obszarze NATO, PSYOPS, czyli operacje psychologiczne, psychological operations. To jest element walki informacyjnej, element pewnych przepychanek. Absolutnie bym do tego poważnie nie podchodził. O wiele poważniejsza jest niewątpliwie ten temat, który pan redaktor dzisiaj poruszył. Bardzo zatem panu dziękuję. Naszym gościem był dr Leszek Sykulski i mimo różnych technicznych problemów mam nadzieję, że udało nam się przeprowadzić wywiad, który państwa zainteresuje. Publika TV, Piotr Barłuchowski, zostańcie z nami.